Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale zajmiemy się weryfikacją tokena, który został nam zwrócony przez usługę AUF Zero w poprzednich odcinkach. Ten token zapisaliśmy sobie w ciasteczku, ale no nie możemy go traktować w żaden sposób poważnie, dopóty go po prostu nie zweryfikujemy. Ponieważ wszystkie tokeny JWT, JSON Web Tokeny, za każdym razem, kiedy są tworzone, są one tworzone z użyciem takiego sekretu. Sekret jest oczywiście trzymany na backendzie, w tym przypadku po stronie AUF Zero. A jakby w sytuacji, gdy my chcemy zweryfikować po naszej stronie, czy ten token faktycznie powstał przy użyciu AUF Zero, a nie, że na przykład jakiś zły, niedobry haker sobie spreparował ten token i wpisał go sobie w ciasteczku, no to musimy tutaj odpytać właśnie ten endpoint, który przed chwilą był na ekranie z AUF Zero i sprawdzić z użyciem tej biblioteki, czy dany klucz faktycznie został przez AUF Zero podpisany. I teraz w sytuacji, gdy tworzycie sobie własne klucze JSON Web Token, to zwykle posługujecie się sekretem, tak żeby było jak najprościej. Tak ja mniej więcej zrobiłem w naszym tym tutorialu GraphQL, ale tutaj posługujemy się AUF Zero, więc AUF Zero wystawia nam endpoint, z którego możemy pobrać klucze publiczne i zweryfikować, czy ten JSON Web Token, który użytkownik ma w ciastku, czy on faktycznie został zrobiony przez AUF Zero. Czyli w skrócie mówiąc, zawsze mamy dwa klucze, jeden prywatny, drugi publiczny i dany zestaw danych możemy podpisać kluczem prywatnym, a zweryfikować ten podpis kluczem publicznym, który każdy może sobie zobaczyć. Więc korzystamy tutaj z klienta, który tak naprawdę połączy się z tym URL-em, który wystawia nam AUF Zero, gdzie są wystawione te zestaw tych kluczyków publicznych. I w sytuacji, gdy no, zweryfikujemy taki token prawidłowo, no to po prostu będziemy chcieli na tym endpoincie zwrócić status 200 i jakiegoś tam JSONa z tymi danymi, które są zapisane w danym tokenie. Tutaj ja będę się posiłkował gotowym kodem, który jest w dokumentacji biblioteki JSON Web Token. JSON Web Token biblioteka pozwala nam nie tylko tworzyć takie tokeny, ale także je weryfikować. I tutaj właśnie mamy fragment kodu, dzięki któremu będziemy mogli właśnie zweryfikować poprawność tego tokena z użyciem endpointów AUF Zero. I w sytuacji, gdy wszystko będzie ok, no to zwrócimy status 200 i te zdekodowane dane. Natomiast w sytuacji, gdy będzie jakiś błąd lub coś pójdzie nie tak przy próbie weryfikacji tego tokena, no to po prostu użytkownikowi zwrócimy status, nie wiem, na przykład 403 i to będziemy mogli obsłużyć u nas już na kliencie. Więc teraz korzystamy z JSON Web Token, używamy funkcji verify. W pierwszym argumencie przekazujemy aktualny ten token, który mamy w ciasteczku, później przekażemy callback, który nazwaliśmy getKey i on będzie właśnie odpowiedzialny za pobranie tych publicznych kluczy z endpointu, które mamy w piątej linii. I jeżeli poszło wszystko w porządeczku, to zwracamy status 200 i po prostu takiego JSONa, w którym będzie klucz user i zdekodowana wartość tego naszego tokena. Więc teraz napiszemy sobie szybciutko ten callback, dzięki czemu będziemy mieli dostęp do publicznych kluczy w funkcji verify, którą mamy w 14 linii. Tutaj mamy
ten atrybut kit, który znajduje się tutaj właśnie w tym JSON-ie, który jest nam zwracany przez auth0. I tutaj możemy podać funkcję, a ta funkcja zrobi nic innego, jak po prostu zwróci ten klucz publiczny, dzięki czemu będziemy w stanie zweryfikować, czy ten token faktycznie został podpisany przez auth0. I tu bardzo ważna rzecz, żebyście zawsze o tym pamiętali. Spotkałem się wiele razy, że ludzie po prostu jakby biorą za pewnik to, co znajduje się w JSON Web Tokenie, nie weryfikując, czy faktycznie powstał on jakby w miejscu, którego się spodziewamy. Po prostu ludzie zwykle zaglądają, co jest w tym JSON Web Tokenie i tyle. Myślą, że to jest szyfrowane w jakiś sposób. Natomiast no bardzo ważne jest to, żeby zawsze, jeżeli korzystacie z JSON Web Tokena, żeby go po prostu zweryfikować. No i tutaj z tego naszego callbacka będziemy jakby wynosić wyżej ten klucz, dzięki czemu funkcja verify będzie mogła sprawdzić poprawność takiego tokena. Tutaj sobie jeszcze dopiszemy szybko ifa, dzięki czemu będziemy wiedzieć w sytuacji, gdy wystąpił jakiś błąd, no to żeby nie zwracać statusu 200, tylko na przykład zwrócić status 403 unauthorized i jakiś konkretny błąd, który później będziemy mogli obsłużyć na frontendzie. Natomiast w sytuacji, gdy error jest pusty, no to po prostu zakładamy, że wszystko poszło ok i zwracamy status 200 oraz zdekodowaną zawartość tego naszego tokena, co w naszym przypadku jest po prostu encją usera. No i teraz to sobie przetestujemy. Odpalimy sobie Now w wersji deweloperskiej. Now jest bardzo fajny, ponieważ no nie zawsze trzeba, jest konieczność deployowania wszystkiego na ich serwery, do chmury. Czasami właśnie, żeby sprawdzić takie proste rzeczy, wystarczy sobie odpalić Now w wersji lokalnej. No i zobaczymy, co tutaj teraz się zadzieje. Na początek mamy login, jesteśmy przekierowywani do auth0. Tutaj się po prostu logujemy z użyciem jakiegoś naszego konta Gmail. Chwileczkę tutaj trzeba poczekać z uwagi na to, że Now musiało się przeładować. No i widzicie, że już tutaj teraz ta weryfikacja przeszła pomyślnie, ponieważ ten nasz wewnętrzny endpoint, który sobie zrobiliśmy w tej aplikacji, zwrócił nam zawartość tego klucza JWT, który mamy, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, mamy wewnątrz naszego ciasteczka. Więc bardzo ważna rzecz, żeby zawsze weryfikować te tokeny. Jest to niezwykle ważne, żeby no nie ufać za każdym razem tokenowi, który może się znajdować w ciasteczku, ponieważ no pamiętajcie o tym, że hakerzy mogą mieć dostęp do po prostu konsoli albo w jakiś sposób mogą wpływać na to, co znajduje się w ciasteczku i wtedy może to doprowadzić do bardzo nieprzyjemnych sytuacji. Tutaj jeszcze sobie zmienimy nieco frontend w tej aplikacji, przypiszemy sobie to, co mamy w konsologu, bo teraz tak naprawdę w konsologu widzieliście zawartość jakby odpowiedzi z tego endpointa, ale no nie stoi nic na przeszkodzie, aby po prostu tego użytkownika sobie zapisać tutaj do jakiegoś takiego tymczasowego stanu w tym naszym komponencie na frontendzie i możemy tutaj zmodyfikować nieco nasz kodzik, że w sytuacji, gdy no ten użytkownik
jest jakby ustawiony ten state, no to zwrócimy jakieś takie przywitanie, żeby użytkownik jakby wiedział, że jest zalogowany i nie musi się on już logować, więc użyjemy sobie tutaj na przykład atrybutu given name i to sobie wyświetlimy taki paragraf w tym miejscu. Natomiast w sytuacji, gdy user jest pusty, jest falsem, no to po prostu wyświetlimy sobie odnośnik do logowania. Więc będzie można już tą naszą apkę nieco sprawniej sobie testować. Oczywiście trzeba chwileczkę poczekać, aż nam się ta aplikacja przebuduje i za chwileczkę sobie ją sprawdzimy, czy faktycznie w przypadku, gdy ktoś jest niezalogowany, czy wyświetlimy wtedy ten odnośnik do logowania, czy po prostu uda się wyświetlić imię aktualnie zalogowanego użytkownika. Odświeżamy nasz kodzik i widzicie, że w tym miejscu jesteśmy już zalogowani, ciasteczko jest ustanowione, nasz web token jest jakby prawidłowy, jest zweryfikowany przez Auth0, więc zwraca nam aktualnie zalogowanego użytkownika. Natomiast w momencie, kiedy wejdziemy w incognito, to powinno nam się wyświetlić przycisk do logowania i widzicie, że faktycznie tak jest. Więc to wszystko, co chciałem Wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Odcinek może nie jest aż tak mocno powiązany z samym Now, serverlessem i tak dalej, ale myślę, że warto było spróbować przekazać Wam, jak ważne jest weryfikowanie tych tokenów i takie ślepe nieufanie im. Więc to wszystko, co chciałem dzisiaj Wam powiedzieć. Jeżeli materiał był dla Was pomocny, dajcie znać w komentarzach, a jak macie jakieś pytania, to walcie śmiało w komentarzach lub na Discordzie.